Misza, halo, halo, pamiętasz nas? Dziewczynka, kim jesteś, jak masz na imię, ile masz lat, do której klasy chodzisz? Proszę do góry rękę. Jak do góry rękę mam złamaną. Fajna sukienka, gdzie ją kupiłaś? W sklepie Netto. Netto, tam są w ogóle ubrania? Tak, ładne włosy. No, a ty masz jakieś takie potargane. Byłam na imprezie. Gdzie jest mój plecak? Kim byś chciała zostać w przyszłości? Bo ja lekarką. Ja też bym chciała zostać lekarką. Ej, Tosia, papugujesz mnie teraz. Nieprawda. Znów się kłócą? Ale to ja pierwsza powiedziałam. A ja od zawsze marzyłam. Aha, już ci wierzę. No musisz mi uwierzyć. Dobrze, że ja chcę zostać aktorką albo projektantką. No gdzie jest mój plecak? O, znalazł się! Ale ja też od zawsze chciałam zostać lekarką. Jak chcesz, to możesz zapytać się Aliszy. Ja jestem jej najlepszą przyjaciółką. I ona dobrze wie, kim ja bym chciała zostać. Ty najlepszą przyjaciółką jesteś? To ja jestem najlepszą przyjaciółką Aliszy. Serio? Taka kłótnia? Łapka w górę, żeby wszystko się wyjaśniło. Ja nie lubię kłótni. To ja jestem najlepszą przyjaciółką, czyli BFF. A ty jesteś po prostu zwykłą przyjaciółką. A dlaczego ja jestem po prostu zwykłą przyjaciółką? Bo Aisha mnie bardziej lubi niż ciebie. A skąd to wiesz? Bo wiem i już. Brak słów po prostu. One tak sobie żartują, czy co? Przecież i Tosia i Aniela to są moje dwie najlepsze przyjaciółki. Po co się kłócą? Nie rozumiem. Chyba mam pomysł. Wiem, co mam zrobić, żeby przestały się kłócić. Zrobię test na najlepszą przyjaciółkę. I ona mi w tym pomoże. Ja uważam, że ja jestem najlepszą przyjaciółką Aliszy i na tym koniec. Jestem obrażona. To ja też wtedy jestem obrażona. No co, gotowi? Zaczynamy test na najlepszą przyjaciółkę. Rzucamy skórkę od banana. Teraz ślizgamy się na niby. Tylko uważajcie na głowę. Już. Nie patrz na mnie. Ty też nie patrz na mnie. Dlaczego nikt nie chce mnie ratować? Ej, obrażarski, jestem tutaj. Na co mnie patrzą? Ej, co się dzieje? Tosia, patrz, to Aisha leży. Co jest grane? Mój plan chyba zadziałał. Aisha, co ci się stało? Dlaczego tu leżysz? Aisha, żyjesz? Nie, no co wy? Nie żyję! Co tu się w ogóle stało? Chyba wiem, o co chodzi. Ja chyba też. Aisha poślizgnęła się na tamtym bananie. Dobra odpowiedź. Aisha, halo, halo, pamiętasz nas? Boli cię coś? Tak, wasze kłótnie mnie bolą. A co? Gdzie ja jestem? A ty, dziewczynka, kim jesteś? A ty! Ale moja noga tak boli! No co wy tak stoicie? Nie chcecie mi pomóc? A tak, tak, już. Tosia, ty bierz za nogę, a ja za ręce. Tylko uważajcie, mogę mieć złamaną albo rękę, albo nogę. Gdzie ona waży? Całe 32 kilo. Uff. Aisha, pamiętasz mnie? Dziewczynka, kim jesteś, jak masz na imię, ile masz lat, do której klasy chodzisz? Gdzie mieszkasz? Słucham? Przecież jestem twoją najlepszą przyjaciółką. BFF. Kłamczucho, co ty mówisz? A ty kim jesteś? Ja jestem twoją najlepszą przyjaciółką. Słucham? Ludzie, ratujcie mnie! Chcecie mnie okraść, czy co? Nie. Dobra, jeśli jesteście moimi przyjaciółkami, to musicie to udowodnić. Okej, okay, tylko jak? Musicie mną się zaopiekować, jak prawdziwe lekarki. O, moja noga boli. Chyba jest złamana. I ta ręka też, o. I głowa, chyba mam gorączkę. I nic nie pamiętam.
pamiętam. Dobra, już wiem, co mamy robić. Tosia, chodź za mną. Współpracują nareszcie. Co będzie nam potrzebne? Trój lekarki. Tu jakiś usownik. Nie, Tosia, to jest stetoskop. Usownik, kto by pomyślał? Tosia, powtórz. Stetoskop. A jeszcze mówiłeś, że chcesz dostać lekarką. Idą na jakąś operację? Przecież nie jestem zarażona. Jesteś. Zobacz nogę. Już chyba mamy wszystko. Nie kumam, gdzie jest zastrzyk? Jaki zastrzyk? Idę stąd! Panienko, proszę leżeć. Sprawdźmy temperaturę. Chyba mam bardzo wysoką gorączkę. 36,7. Czyli bardzo dobrze. Proszę oddychać. A teraz nie oddychać. Ja tu mam żołądek! Serce jest tutaj, halo. Żyje? Żyje, spokojnie. A teraz czas na bandaż. Opędzuje ci głowę, może ci pamięć wróci. Może w końcu przypomnisz, kto jest twoją najlepszą przyjaciółką. Coś ci chyba nie wychodzi. Boli cię? Boli? Nie. A tu? Nic nie czuję. Czyli kobieta bez serca. Tosia, co ty tam się nudzisz? Rękę jej bandażuj. Okej. Proszę do góry rękę. Jak do góry mam złamaną. Woda utlniona dobra na wszystko. Nie tak to miało wyglądać. Może już wystarczy, Aniela? Co? Słucham, czyli pamiętasz mnie, tak? Oczywiście, że pamiętam. To był tylko test na przyjaciółki. Aniesia, jak mogłaś? I co? Kto zalecił ten test? Właśnie, kto jest twoją najlepszą przyjaciółką? Dziewczyny, wy tak na serio? Serio nie rozumiecie? Ale czego nie rozumiemy? Przyjaciół, najważniejsza! Mogę ci nakleić plaster na nosie? Aniela! Wy razem jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami! To mogę nakleić ten plaster, czy nie? Okej, możesz. I jak? Dobrymi jesteśmy lekarkami? No właśnie, chyba najlepiej dałam radę. Nie, dziewczyny. Musicie dużo ćwiczyć. A więc zestawy barwy karetka i barwy u lekarza wam na pewno pomogą. Aniela, musisz się nauczyć zakładać gips. Okej. Yep. Ale fajnie, lubię zakładać gips, ale nie sobie. Dzieci, bawcie się. Córeczko, idziemy z tym do lekarza. Moja córka spadła z konia. Chyba ma złamaną nogę. Zaopiekuje się pani dzieckiem. Proszę położyć tu. Zrobimy prześwietlenie. Pani niech zaczeka w poczekalni. Aha, malutka, ty masz złamaną nogę. Twoja mama miała rację. No i jak? Co się stało? Złamała sobie nogę. Tutaj w kolanie, widzi pani? Ojejku, co teraz będzie? Spokojnie, założymy gips. Jaki chcesz kolor? Fioletowy, różowy czy turkusowy? Różowy. Zajmujemy buty, okej. Okay. Teraz wezmę jakiś plaster taki. O, ten będzie pasować. Okej. Okay. Oproszę gips. I więcej. Tak, teraz wyrównę. Spokojnie, maleńka. Wszystko będzie w porządku. Jupi! Ała, moja ręka! Mam mocne ratunku! Pogotowie przyjechało. Proszę położyć dziecko i zdjąć mu buty. Co się dzieje, maleńki? Boli mnie noga. Sprawdzę jeszcze swoje walizce, co tam mam. Zrobimy ci prześwietlenie. Muszę ci założyć ortezę. Oj, Maluszek ma gorączkę, musisz dostać leki. Otwórz budzie. Bij powoli. I jeszcze teraz drugi syrop. Teraz, Maluszko, musisz iść do innego oddziału. Zapraszam. Zdejmujemy ortezę. Zakładamy gips. Jaki kolor wybierasz? Żółty chcę. Nie mamy żółtego. Mamy fioletowy, biały i różowy. To wybieram biały. Proszę pani, się pani tu położy. Co się stało? Bardzo mnie noga boli, chyba zasnęłam i spadłam. Sekundę, musi pani poczekać.
No co tam, macie już wolne łóżko? Nie, nie mamy żadnego łóżka. Nasz oddział jest przepełniony. Mamy bardzo, bardzo dużo pracy. Będzie miała pani fioletowy gips. Dobrze, może być. Chcę być tylko zdrowa. Twój gips już zrobiony. Chodźcie, wybierzecie sobie smakołyki i prezenty. Ja poproszę tego niedźwiedzia. Robimy jeszcze, niech pani czeka. Dobrze, dobrze, nigdzie mi się nie spieszy. Wszystko jest w porządku z twoją nogą. Szukamy ręki. O, tu jest ręka. Za 3 tygodnie zdejmiemy gips. Cześć, tu Maja. Cześć się, Maria. Maja mi pomaga. Karetka jedzie na wyspanie. Aż wstał. Ale ciężki ten gips. Matko, 6 dzieci. O, mama przyszła. Niestety też złamałam nogę. Z okazji, że pani noga jest już prawie zdrowa, dostaje pani kwiaty i prezenty od dzieci. Mamo, tak się cieszymy. Cieszycie się z tego, że mamy złamaną nogę? Cieszymy się, że do nas wróciłaś. Pani, dzieciaczki są bardzo grzeczne. W niektórych momentach. Jeśli filmik wam się spodobał, to dajcie